Wiem, że temat wielu z Was interesuje, bo albo słyszycie takie sformułowanie od swoich bliskich czy przyjaciół, gdy jeszcze chodzicie do kościoła, a oni już nie, albo niestety tak sami uważacie. Ja także jako ksiądz wielokrotnie słyszę o tym złym kościele, złych księżach, którzy nie są świadkami Chrystusa, a jedynie gorszą swoim zachowaniem. Wtedy rozmówca kończy swój monolog stwierdzeniem, że wierzą w Boga. Ale oni nie wierzą w Kościół, a tym bardziej nie wierzą w Księży. I chciałbym żeby się dzisiaj nad tym problemem zastanowić. Chciałbym, żebyśmy wszyscy, ja, ty, abyśmy sami zastanowili się, jak to wygląda w naszym życiu. Czy zgadzasz się ze mną, a może masz inną odpowiedź na to zadane pytanie? Wierzysz w Boga, bo jednak oglądasz ten odcinek. To jednak e, jesteś katolikiem, jesteś tym, którego wiara jest jakoś ugruntowana. Uznajesz pewnie Boga za stwórcę, tego, który kocha e, itd. Tak Ale co robisz, żeby mu pokaza pokazać swoją miłość? Modlisz się jeszcze codziennie? E, czytasz regularnie Pismo Święte? Modlisz się na rozjańcu albo rozważasz Słowo Boże? Co robisz? Teraz możesz sobie zrobić pauzę i zastanowić się i samemu sobie odpowiedzieć. Co robię, żeby moja wiara była żywa, jeżeli mówisz, że wierzysz w Boga? Bo przecież analogicznie dziecko wierzy swoim rodzicom, wierzy, że to, czego je nauczają, jest prawdą. Dają nakazy, zakazy, ale to wszystko jest wyrazem ich miłości względem Niego, mimo że czasami dla tego dziecka jest to trudne i czasami się buntuje przeciwko Nim. No i podobnie jest z Panem Bogiem. Przecież Bóg dał nam przykazania, abyśmy według nich żyli i nie tylko kilkoma z nich, ale wszystkimi, które nam zostawił, bo to jest wyraz naszej miłości do Niego. E, jeśli faktycznie przestrzegasz wszystkich przekazań, albo chociaż się starasz w mniejszym lub większym stopniu, to super. To jest znak, że wierzysz, czyli ufasz Panu Bogu. Jednak wyrazem naszej miłości i zaufania do Boga jest też chęć bycia w kościele. I wiem, że Tobie się to nie podoba. E, przecież Pan Bóg w tym kościele zostawił swoje nauczanie, sakramenty, e, i wiemy, że to jest wszystko jako ogromny dar dla Niego, bo chociażby sakrament to znak niewidzialnej łaski, którą on nam daje. To Bóg założył Kościół jako wspólnotę ludzi, nie jako instytucję. I należą do nich wszyscy biskupi, kapłani, osoby konsekrowane, wierni świeccy, każdy człowiek, który jest ochrzczony. Przynajmniej tak mówi definicja i w sumie tak jest naprawdę. Jakie jest więc zadanie, które zostawił Kościołowi sam Bóg? Ha! By głosił naukę Chrystusa, by pomógł wiernym osiągnąć zbawienie i niebo, by przypomniał im, że Bóg jest miłością. I słuchajcie, skoro wierzę w Boga, to powinienem wierzyć w to, co naucza Kościół, bo to mnie doprowadzi do wiary. I wiem i zdaję sobie sprawę, że nie rozumiemy czasami wielu nakazów, zakazów, które zostawił nam Pan Bóg, a Kościół ich nie zmienił i dalej je powiela. Jednak buntować się na nauczanie Pana Jezusa, to równie dobrze mówić mu wprost: Nie ufam ci, ja wiem lepiej, co jest dla mnie dobre. I niestety z przykrością stwierdzam, e, że wiele osób nie zna nauczania Kościoła katolickiego. Dam przykład kilku: Kościół katolicki nienawidzi osób homoseksualnych. Po rozwodzie nie możesz iść do Komunii Świętej. Każdy ksiądz to pedofil ukrywany przez biskupów. Ach, znasz te sformułowania. Nieraz je słyszysz. Na wszystkie brzmi odpowiedź nie. To nie jest nauczanie Kościoła. Dlaczego w takim razie wiele osób powiela te sformułowania? Bo tak mówią media. Bo nie chce nam się szukać odpowiedzi na te pytania. Powiem Ci to, co mówię zawsze moim uczniom do znudzenia. Jeśli kościół w swoim nauczaniu czemuś się sprzeciwia i tak uczy, to zadaj pytanie dlaczego to robi i szukaj tak długo odpowiedzi, aż ją znajdziesz albo pytaj tak wytrwale, aż nie znajdziesz kogoś, kto ci y, odpowie y, i powie tak, że cię to usatysfakcjonuje. Jednak to tylko jedna strona medalu. Wielu wierzy w Boga, ale nie wierzy w kościół jako instytucję i w księży. I powiem wam szczerze, dobrze nie wierzycie. Bo wtedy miejsce Boga zajmuje kolejny Bożek. Może tym Bożkiem być Ksiądz, może być tym Bożkiem instytucja, ale niezwykle mądrzy są ci katolicy, którzy powtarzają ludziom do znudzenia. Pamiętaj, idziesz na Eucharystię dla Boga, a nie dla Księdza, bo Kościół to wspólnota ludzi, którzy wspólnie zdążają do nieba. Serio myślisz, że w tej wspólnocie są tylko źli księża i biskupi? Serio wydaje ci się, że tylko jest zło? Zastanów się, ilu złych księży w swoim życiu spotkałeś. Nie mówię, że nie ma takich, którzy są powodem zgorszenia dla wiernych, którzy nie głoszą e, nauki Chrystusa. Wiem, że są tacy, bo sam takich niekiedy też spotykam. Ale niestety zdajemy sobie sprawę, że każdy z nas potrzebuje nawrócenia, że każdy buduje tę wspólnotę Kościoła. I nie mów, że każdy ksiądz to pedofil, gej, materialista, zboczeniec, nie rób i tak dalej, i tak dalej. Być może spotkałeś takiego, który zgrzeszył, który cię zgorszył swoim zachowaniem i faktycznie poczułeś, że coś jest nie tak, i miałeś do tego pełne prawo. Natomiast mówić, że wszyscy księża tacy są, to jakby pójść na łąkę, zobaczyć pokrzywę, która cię poparzy i powiedzieć: cała łąka jest B, bokuje. Podobnie jest też z nami, księżmi. Nie jesteśmy chodzącymi ideałami, nigdy tacy nie będziemy. Ale mimo. Tego wiele osób oczekuje, że tacy się staniemy, że będziemy doskonali. Przypominam, patrzcie na mnie, ja Bogiem nie jestem. Nie jestem doskonały, nie jestem idealny, jestem zwykłym, prostym człowiekiem, który także idzie drogą do świętości. Wszyscy tworzymy kościół. Ja tworzę kościół, ty tworzysz kościół. Wszyscy, którzy są ochrzczeni. Czy chcesz, czy nie chcesz, i tak należysz do tej wspólnoty, i także ty ją budujesz. I jeżeli stwierdzasz, że coś jest nie tak. To w tym momencie może warto jest, żeby odpowiedzieć sobie na te pytania, które zostawiłem ci w tym odcinku. Jeśli ten odcinek zachęcił Cię do refleksji, super, zależy mi, żebyś przede wszystkim zaufał Panu Bogu i odnalazł swoje miejsce w kościele. Bo gdy Ciebie nie ma, czegoś zabraknie. Bo Ty, swoją postawą, braterskim upomnieniem, wsparciem, naprawisz coś, co wszyscy tworzymy wspólnotę ludzi wiary. I jeżeli. Po Twoim życiu będzie w tym kościele o 1% mniej zła, a więcej miłości. Gratuluję. Przepraszam za ten odcinek, a raczej nie, nie przepraszam. Chciałbym, żeby ten odcinek coś w nas zmienił, żebyśmy odkryli swoje miejsce w kościele. Więc trzymaj się Chrystusa, niech Pan Bóg Ci błogosławi i do zobaczenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.